Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj radio wnet. Naszym gościem Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu PSL Koalicja Polska. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w Sejmie. Ale my zanim do Sejmu, to ale od gier gabinetowych zaczniemy. Na kampusie Polska Przyszłości padły dwie deklaracje z ust szefa Platformy o legalnej aborcji do 12 tygodnia ciąży i do wypowiedzenia konkordatu. To rozpoczyna okienko transferowe między PSL-em a Koalicją Obywatelską? To jest kolejny etap układania politycznego partii demokratycznych, które dzisiaj są na opozycji. Widać, że Platforma Obywatelska ustami swojego lidera wskazuje na profil centrolewicowy, a w związku z tym nasza propozycja, być może także z Szymonem Hołownią, tego bym oczywiście dzisiaj nie przesądzał w żaden stopniu, będzie mogła być tą propozycją centrokonserwatywno-prawicową, o której zawsze mówiliśmy. To dobrze, dlatego że kształtują się wśród partii demokratycznych dwa ugrupowania, które w wyniku analizy, którą zleciłem, dają największą szansę, żeby wygrać wybory. Ale podział jest realny? To jest realny podział światopoglądowy? Jak pan marszałek usłyszał tą wypowiedź, to co sobie pomyślał? Jak usłyszałem tą odpowiedź, to sobie pomyślałem, że zostały karty położone na stole i dzisiaj już bez żadnych ograniczeń Platformie będzie dominował ten pogląd, zwłaszcza, że usłyszeliśmy od premiera Tuska jeszcze jedną deklarację, o której pan nie wspomniał, że stosunek do tych jego deklaracji będzie determinował miejsce na liście. No się stąd mówię o tych migracjach, pani poseł Fabisiak, można dalej wymieniać, to zresztą wymieniał senator Libicki, który powiedział w 18 roku, dlatego właśnie odszedłem z Platformy, poszedłem do PSL-u, bo tu mam wolność, będą kolejne transfery, pan poseł Sonik na przykład, ktoś panie z CV już przeszedł do pana marszałka? Panie redaktorze, powiem tak, ponieważ byliśmy w poprzedniej kadencji obiektem wydłubywania posłów, to jesteśmy ostatnim ugrupowaniem, które dzisiaj by się tym zajmowało. Oczywiście nie wykluczamy, jeżeli ktoś będzie się źle czuł, ale nie możemy dopuścić do sytuacji właśnie tego typu, że będziemy sobie wzajemnie posłów podbierali. To nie jest ten moment i ten czas. Ale co ma zrobić Paweł Poncyliusz, który powiedział nie dalej jak 3 tygodnie temu, że on nie jest za legalną aborcją i teraz usłyszał, że dla niego list nie ma w Platformie. To jak pan będzie pytał Poncyliusza Pawła, to panu odpowie, co ma zrobić. A jak jeszcze... on przyjdzie do pana i powie weźcie mnie, to co pan marszałek odpowie? Jeżeli przyjdą do nas posłowie, to oczywiście będziemy z nimi rozmawiali, ale na to jeszcze jest czas, bo ja uważam, że konstrukcja list wyborczych i bloków wyborczych powinna w sposób ostateczny się ukształtować wiosną, dlatego że wiosna będzie decydująca także dla tego sezonu politycznego. Zależy jak władza poradzi sobie z sprawami energii, cenami energii, czy ludzie przeżyją zimę. No akurat prognozy wskazują, że zima ma być lekka, ale z prognozami jest różnie, prawda? Różnie może być, ta zima może namieszać faktycznie politycznie. Jeszcze to od tego otwarcia bym zaczął, bo Donald to rzeczywiście, tak pan Miaszek powiedział, położył karty na stół, ale też mówi dalej, cały czas przynajmniej formalnie mówi, chce jednej listy. PSL, Koalicja Polska po takich deklaracjach zbuduje jedną listę z Platformą? No, po takich deklaracjach nie zbudujemy, dlatego że zaprzeczylibyśmy sobie sami, zaprzeczylibyśmy także tej zasadzie, która w Polskim Stronnictwie Ludowym jest święta, że w sprawach światopoglądowych nie ma dyscypliny i posłowie głosują zgodnie z własnym sumieniem. I u nas tak to się najczęściej rozkładało, że niektórzy byli za, niektórzy byli przeciw, niektórzy się wstrzymywali i jest to dla nas bardzo święta zasada i wobec tej deklaracji no to oczywiście jedna wspólna lista oddala się, a nie przybliża. Z tego powodu nie szlochamy. To jest tak, że skoro wprowadziłem państwa od razu w te kuluary i meandry polityki, no w końcu jesteśmy w gabinecie wicemarszałka Sejmu, ale to na sekundę do Senatu. Ta deklaracja zagrozi paktowi senackiemu, pomoże, przeszkodzi? Nie, dlatego Senat że co innego, jak rozumiem. Senat to jest co innego. Mam zaszczyt reprezentować Polskie Stronnictwo Ludowe w pakcie senackim, który pierwsze swoje inauguracyjne posiedzenie, to może być newsem, nie wiem, czy pan dyrektor wie, kiedy będzie, 5 września, czyli już niedługo. I tam oczywiście będziemy rozmawiać
zastanawiali nad powtórzeniem zwycięskiej formuły, bo pakt senacki w odróżnieniu od układu sejmowego okazał się zwycięską formułą i trzeba ją jeszcze bardziej udoskonalić, żeby to zwycięstwo było pełniejsze. Udoskonalić, bo ja wiem, o Konfederację, czy nie? Jak pan sobie marszałek wyobraża to udoskonalenie? Pakt senacki ze swojej istoty będzie barwy polityczne w drugiej kolejności rozpatrywał. Bardziej będziemy skupiali się nad osobami, nad profilami okręgów. I to jest ważniejsze zadanie. Pamiętajmy, że Polska ułożona jest politycznie, można powiedzieć, nadal według podziału na kongresówkę i pozostałe części. I to musimy uwzględniać. I w związku z tym pakt senacki będzie obowiązywał według zasady dobry kandydat w dobrym okręgu. 5 września kto się spotka? PSL, Platforma, tak. Lewica również? Tak, wszystkie ugrupowania, które tworzyły poprzednio pakt senacki i do tego ugrupowania, do tego zestawu dochodzi jeszcze ugrupowanie Szymona Hołowni. I to jest ten zestaw, rozumiem, bez Konfederacji. A to jeszcze skoro Szymon Hołownia i też wrócimy do kampusu Polska Przyszłości. Widać, to było ważne wydarzenie. Tam kolorowe plotki mówiły, że doszło do spotkania, do kilku spotkań prezesa PSL-u z Szymonem Hołownią. To prawda? Tak, mają dobre relacje, potwierdzam to i myślę, że to jest nic złego w tym, żeby taką formułę tworzyć. My mamy różnego rodzaju także na niższym poziomie relacje tutaj parlamentarnym, ale i samorządowym. Dobrze się rozumiemy i w obliczu deklaracji na kampusie przewodniczącego Platformy myślę, że to zbliżenie jest coraz bardziej realne, ale nie przesądzam oczywiście, bo od tego jest prezes. Czyli tam nie było, jak rozumiem, żadnych, bo mówią na plotki, że tam mogą być jakieś już konklutywne spotkania. Nie, to jeszcze nie. Ja myślę, że na ten czas to jest za wcześnie. Wiosna to jest ten dobry moment. Piotr Skorzelski, wicemarszałek Sejmu PSL Koalicja Polska, gościem Radia Wnet. W szybkiej, takiej otwierającej rozmowie temat wczorajszy, reparacje już dzisiaj w telewizji Polsat News. Pan marszałek o tym mówił, ale mówił o takiej trochę jakby dychotomii. Albo reparacje, albo KPO. KPO jest na stole łatwiejsze, reparacje są trudniejsze. A może jedno i drugie? A ja mówię, panie redaktorze, i jedno i drugie, ale kolejność jest taka. Najpierw rozwiążmy problemy faktyczne, a później historyczne. I to jest chyba ta zasada, która powinna obowiązywać, dlatego że ta sprawa reparacji ma oczywiście co najmniej potrójny wymiar. Pierwszy to jest ten wymiar moralno-historyczny i tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości. Każdy Polak ma w swojej rodzinie i w DNA każdej rodziny jest trauma II wojny światowej. Ona oczywiście z każdym rokiem ma coraz mniejszy gatunek emocjonalny, ale nadal istnieje i pewnie to jest jedna z przyczyn, które Jarosław Kaczyński uznał, że na rozpoczęcie sezonu, kiedy są realne problemy, wychodzi z reparacjami. To jest ten aspekt moralno-historyczny. Drugi jest aspekt prawny i tutaj myślę, że sprawa jest bardzo trudna do rozstrzygnięcia, bo wiemy, jak to wyglądało historycznie. No dzisiaj słyszymy, jadąc do Sejmu z jednej ze stacji, słyszałem wypowiedź jednego polityka, że no PRL to była taka jakaś dziwna jednostka geopolityczna. To ja bym przestrzegał. Ja oczywiście wiem, jak w zakresie suwerenności funkcjonował PRL. Wszyscy to wiemy. Tylko, że panie redaktorze, czy uznaje na przykład pan PRL jako podmiot prawa międzynarodowego, czy nie? To jest pytanie, na które trudno mi trudno odpowiedzieć. Bo wie pan dlaczego, panie redaktorze? Bo jeżeli będziemy szli w tym kierunku, że to, co było za PRL-u, wszystko było na nic, no to niech pan weźmie pod uwagę, panie redaktorze, że w związku z tym także mogą za chwilę być dojść do rewizji granic na Odrze i Nysie, skoro PRL to była jednostka geopolityczna. Ale z drugiej strony niektórzy prawnicy, historycy odpowiadają, mamy traktaty o dobrym sąsiedztwie, więc już III Rzeczpospolita tą granicę zapewniła. Zresztą granica na Nysie i Odrze to jest rekompensata za zabrane ziemie wschodnie. I to tak prawda. Polska się skurczyła 82 tysiące kilometrów kwadratowych. Ja z tym nie dyskutuję, tylko panie redaktorze, że tak. Kiedy pan marszałek mówił, to jest tylko wyciągnąłem książkę, tak. Starej książki fajnej. Tak, a w środku mam dokument, grzebałem w plecaku, wygrzebałem dokument z 10 września roku 2004, uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, o której pan marszałek pewnie wie. Wtedy jeszcze pan marszałek zaczynał swoją karierę publiczną w urzędzie marszałka. Tak, w samorządzie, ale już na przykład Marek Sawicki za nią głosował, zdaje się marszałek Zych także za nią głosował. No i tam jest punkt pierwszy dość prosty tej deklaracji. Punkt pierwszy stwierdza, iż Polska nie otrzymała dotychczas stosownej rekompensaty finansowej reparacji wojennych za olbrzymie zniszczenia oraz straty materialne i niematerialne spowodowane przez niemiecką
rosyjską agresję, okupację i ludobójstwo i utratę niepodległości. Punkt trzeci, wzywa rząd, Sejm, wzywa rząd do jak najszybszego przedstawienia opinii publicznej szacunku strat materialnych i niematerialnych poniesionych przez państwo polskie i jego obywateli w wyniku II wojny światowej 18 lat temu, teraz wypełnione. Może nie ma co się oburzać na rząd. Nikt się nie oburza, panie redaktorze. Ja się nie oburzam, jak pan widzi. Ja nie odsądzam od czci i wiary tego tematu, ale wskazuję na kolejność i na moment. Jeżeli są pieniądze z KPO łatwe do wzięcia, to nie gadajmy o pieniądzach trudnych do wzięcia. Jeżeli dzisiaj są realne problemy, no to o nich mówmy, ale te związane z reparacjami w odpowiedniej kolejności zastosujmy. To mówię, nie potępiam w czambuł tego wszystkiego. Sam jako historyk, ale także jako członek rodziny, która ucierpiała w czasie II wojny światowej, wiem jak jest, ale jeżeli mamy zdefiniowanego wroga na wschodzie, nie protegujmy sobie wroga na zachodzie. Jeszcze by było jeszcze śmieszniej, pod tą uchwałą podpisany jest marszałek Sejmu Józef Aleksy. Takie to były czasy. Zresztą SLD, takie to były czasy, połowa tak. SLD nie było na sali, ale ci, co byli, głosowali wszyscy za tą uchwałą. PiS w całości, PSL w całości, ale Platforma z Donaldem Tuskiem także głosowała za tą uchwałą. Zgodzi się pan, panie redaktorze, że do tej pory od 89 roku żaden rząd nie podniósł tej sprawy, nawet rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma jeszcze nawet noty tego rządu, prawda? W 7 roku rządów. Więc to jest lekko podejrzane, czy aby na pewno jest to sprawa, która leżała na sercu, czy czasami nie jest to sprawa, która ma zbudować nowy podział na kampanię wyborczą. A reakcję polityków Platformy pan marszałek rozumie? Grzegorz Schetyna w konkurencyjnej radiostacji no wprost jakby poparł stanowisko Niemiec, powtórzył je na expressis verbis. To słuszna decyzja. Nie znam wypowiedzi Grzegorza Schetyny. Był ministrem spraw zagranicznych, jest historykiem, więc musiałbym najpierw się z nią zapoznać. Miałem go zawsze i mam nadal za bardzo roztropnego polityka, a tę wypowiedź, której nie słyszałem, nie będę komentował. Mówię tylko, jakie jest stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego. Najpierw sprawy faktyczne, a później historyczne. To już na koniec to, co w przyszłości. Za chwilę startuje posiedzenie Sejmu. Tam ma być pomoc dla Polaków przy kryzysie energetycznym. Tam, zdaje się, brakuje ustawy o pomocy dla przedsiębiorców. Ona będzie, czy nie? Ustawa nie brakuje, panie redaktorze, ustawy, dlatego że została ona złożona w Sejmie przez Polskie Stronnictwo Ludowe Koalicja Polska, która jako jedyna formacja zadbała o polskich rzemieślników i przedsiębiorców, dając projekt ustawy zamrażający ceny energii na poziomie 2022 roku. Będę się dzisiaj na prezydium Sejmu upominał o tą ustawę, bo ona jest bardzo ważna z punktu widzenia właśnie małych firm, takich jak piekarnie i inne, które po prostu potrzebują wsparcia, a dzisiaj go nie mają. Skąd pieniądze? Z budżetu, panie redaktorze, który jest coraz bardziej wypełniony dzięki temu, że rząd, mając rok wyborczy, nie chce walczyć z inflacją, bo wysoka inflacja napełnia worki budżetowe. Ale nie chce walczyć z inflacji, bo daje dodatki, a państwa są kolejne dodatki. I tak to się nakręca, panie marszałku. Są sytuacje, kiedy się mówi, nie szkoda róż, gdy płonie las. Jeżeli nie będzie takiej ustawy, to jaka będzie reakcja opozycji? Uda się zbudować inną większość, żeby tego typu ustawę przeprowadzić? Zobaczymy. Dzisiaj o godzinie 9 rozpoczyna się prezydium Sejmu i takie pytania będą padały. I na to prezydium Sejmu ja państwa nie zaproszę, bo tam się nie wpuszcza niestety dziennikarzy. Ale jak pan redaktor będzie chciał wiedzieć, jakie są ustalenia prezydium Sejmu, a słyszałem przed wejściem na antenę, że pan redaktor w Sejmie zawitał na dłużej, no więc chętnie udzielę informacji. No to o godzinie 10 w wiadomościach, mam nadzieję, będziemy wiedzieć, jak będzie wyglądał ten dzień w Sejmie i może co tak będzie jest w dalszej przyszłości. Piotr Zgorzelski był gościem Radia Wnet. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie radiosłuchaczy. Dziękuję bardzo. Panu redaktorowi dziękuję za rozmowę. A ja dziękuję panu marszałkowi. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj Radio Wnet.